Siemano, z tej strony Luke, Łukasz Truskolawski, to jest Wolna Mata Podcast. Gościem 17 odcinka Wolnej Maty będzie the one and only Piotr Bagi Bagiński. Myślę, że postaci Bagiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Zapraszam Was do odsłuchu bardzo, bardzo ciekawej rozmowy, na którą czekałem tak samo pewnie jak i Wy. Pozdro. Chyba każdy lubi dobrze wyglądać na macie, jak i poza nią, dlatego zapraszam na stronę mojego partnera Ground Game, na którym znajdziecie najlepszy sprzęt do treningu, jak i ciuchy do codziennego użytku. Jak już będziecie dobrze wyglądali w ciuchach, warto też zadbać o to, jak wyglądacie bez nich. Black Belt Nutrition, najlepsze poradnictwo żywieniowe w sieci, dbajcie o zdrową szamkę, żeby móc trenować jak najdłużej. Jak już będziecie dobrze ubrani i odżywieni, warto zadbać też o dodatkowy aspekt treningowy poza matą. yogaforbjj.net, czyli wszystko, co potrzebne dla jiu-jiteros w kwestii prewencji kontuzji i jeszcze lepszej gibkości. Wolna Mata Podcast, odcinek 17. Moim dzisiejszym gościem jest jeden z najbardziej wyczekiwanych gości Wolnej Maty, trener Piotr Bagi Bagiński. Witam serdecznie. Witam. Trenerze, spotykamy się w pięknych okolicznościach przyrody na Mistrzostwach Świata Nevada, ogólnie Mistrzostwach Świata Jiu-Jitsu tutaj w Malmo. Muszę powiedzieć, że jest to piękny początek przygody, przynajmniej mojej, z Polskim Związkiem Jiu-Jitsu, bo nigdy wcześniej nie miałem ani do czynienia z zawodami, nie znałem zasad, nie znałem formuł typu duo, typu fighting i muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. Tak? Miałem o wiele, że tak powiem, może nie to, że gorsze zdanie, ale jakiś inny obraz tego wszystkiego. Okazuje się, że ta Nevada to generalnie nie różni się niczym zbytnio od naszego brazylijskiego jiu-jitsu. No to prawda, że tak, że nie różni się. No i no, my od paru lat się w to bawimy. No i akurat trafiłeś na imprezę, gdzie myślę, że to może być taka impreza przełomowa, bo wystartowało w tym razem bardzo dużo zawodników, jeśli chodzi o Nevadę i myślę, że ten poziom dość mocno skoczył do przodu, nie? W sensie przyjechało paru utytułowanych zawodników, przyjechały ekipy, duże ekipy z Kanady na przykład i zresztą świetnie tutaj się zaprezentowały i mam, tak mi się wydaje, że to może być przełom. No właśnie, na przykład to rozmawiałam z Jędrkiem Loską, który już poniekąd jest weteranem trochę tych zawodów na Nevada. To mówił, że z roku na rok jest naprawdę coraz grubiej, coraz te walki są trudniejsze, no co niestety rzuciło się na całościowy obraz jakiś medalowy naszej dzisiejszej reprezentacji. No i widać też, że no naprawdę w Nevadzie, ja wcześniej nie widziałem jakby tych walk, ale chłopaki, którzy tam walczą, no to są wymiatacze, tak naprawdę to nie są te dalej znane nazwiska z kręgu IBJJF jakiegoś światowego, ale to tylko pokazuje, że nawet w jakichś najdalszych zakątkach świata o tym, o czym nie wiemy, tam dalej jest ten poziom jiu-jitsu naprawdę wysoki. Znaczy, no to wiesz, no jiu-jitsu się rozwija na całym świecie, rozwijało i rozwija dynamicznie, jest to naprawdę dyscyplina, która zresztą sam wiesz, jeżeli się zaczniesz to bawić, to do oglądania jest to średnia, ale do trenowania jest super i ja mam też takie zdanie, no, oglądać mi się to ogląda różnie, no, wiadomo są walki, które się ogląda z zapartym tchem, ale takich jest niewiele niestety, natomiast no, gdy walki toczą się w żółwim tempie, może nawet nie chodzi o żółwie tempo, tylko generalnie zawodnicy są bardzo ostrożni, grają na przewagi, no to zaczyna być niefajne. A to też zależy, bo każdy sobie znajdzie coś miłego, nie? Są fanatycy tego, grania na te przewagi i tam kręcenia się i łapania zapoły i zawiązywania się tam w supły. A są ludzie chociażby takie jak Jędrzej, że dla nich esencją jiu-jitsu to jest poddanie i dążą do tego za wszelką cenę. Niekiedy właśnie tracąc nawet zwycięstwo punktowe. Nie? Dzisiaj słyszałem poranny komentarz przy śniadaniu. Tak. First points, then submission. Dokładnie, no tak niestety. No to są turnieje, jeszcze mówimy o 6 minutach walki, więc tego czasu nie ma zbyt dużo i jeśli gdzieś popełnisz błąd, właśnie oddasz punkty przeciwnikowi, on może się potem okopać i będzie dupa, nie? Dupa zbita, blada i się okaże, że mimo tego, że się czułeś lepszy, chciałeś być lepszy, to byłeś gorszy i często, zresztą u Jędrek ma taki styl, ale często u Jędrka się zdarzało tak, że zawodnicy, z którymi przegrał, go przepraszali za to, że robili takie, nazwijmy to anti-jiu-jitsu, ale ja tego tak nie nazywam, bo to jest po prostu gra pod przepisy, nie? I tak jest na całym świecie, czy to będzie piłka nożna, czy to będzie jiu-jitsu, czy to będzie koszykówka, no zawsze są te elementy i tej brudnej gry, i tej fajnej, ładnej gry. No i są różni zawodnicy, nie? Jedni preferują taki styl, drudzy tacy, ale efekt końcowy jest taki, że facet stoi ze złotym medalem, a ja stoję na podium, albo nie stoję w ogóle na podium, bo
chciałem być superfighterem, ja to mówię tak, bardzo ładnie walczył, ale przegrał, ale, a ten bardzo brzydko walczył, ale wygrał, no i w świat idzie... Paradoks taki. Paradoks i w świat idzie wiadomość, że jednak ten, który brzydko walczył, no, ale mimo wszystko wygrał. Ale to już można dyskutować, można kombinować, można mieć odmienne zdania, natomiast no, tak jak powiedziałeś, jakoś nam nie poszło najlepiej, tak jak zamierzaliśmy. Ale to myślę, że to jest wiele powodów. To nie jest tak tylko spowodowane tym, że ten poziom urósł, bo on oczywiście urósł. Oczywiście mamy młodych zawodników, którzy się bardzo fajnie pokazali, pomimo, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, pomimo tego, że jest taki tu wysoki poziom. I ja się bardzo cieszę, bo to jest fajny sygnał na przyszłość, że mamy młodych, zdolnych zawodników, którzy mogą nawiązać walkę z czołówką światową. No ale paru też jakby starych wyjadaczy gdzieś tam zawiodło, czy się noga powinęła, może też presja była za duża, może też zmęczenie nastąpiło materiału, proste sprawy, nie? Poza tym od medalistów poprzednich mistrzostw wymaga się więcej i czasami tego nie uniosą, nie? No i tak bywa, no a czasami po prostu, krótko mówiąc, to nie jest ich dzień, nie mieli szczęścia, no też tak bywa, nie? No właśnie, generalnie Polski Związek Jiu-Jitsu, zarówno jak Polski Związek Zapaśniczy, pod którym też trener prowadzi kadrę grapplingową, dalej nie cieszy się jakby taką popularnością w kwestii ludzkich aspiracji, żeby dostać się tam, tak? Ja dzisiaj rozmawiałem też o tym nawet, że paradoksalnie nasz sport cieszy się większym prestiżem w zawodach, gdzie te związki są, powiedzmy, albo ich nie ma w ogóle, albo to jest IBJJF, który jest, powiedzmy, związkiem, tak? No wiadomo, to jest firma. Tak, to jest, powiedzmy to tak, dobrze prosperującą firmą, że ludzie jednak nie aspirują do tego, a z tego, co ja na przykład, z moich obserwacji dzisiaj, to wydaje mi się, że kurde, no fajnie jest założyć ten dresik, powalczyć sobie na zawodach tej rangi, nawet siedzieć sobie tak jak teraz, cała ekipa siedzi sobie w hotelu, siedzą też reprezentacje innych krajów, no to jest klimat niepowtarzalny, który nie chciałbym teraz zabrzmieć na zasadzie, kurwa, kiedyś to było, ale o którym ja na przykład jak zaczynałem kiedyś, to tak gdzieś tam można by było pomarzyć, tak, że jakaś jest kadra, reprezentacja, jiu-jitsu, że można by było nawet rodzinie się pochwalić, że ktoś jest w kadrze, no to jest przecież duma, nie? To jest duma, a ludzie dalej jednak do tego nie aspirują, ta pietruszka i prestiż dalej się liczy niż jakieś tam, powiedzmy, aspirowanie do reprezentowania kraju. Znaczy, no masz rację, ale to jest bardzo złożony problem, myślę, bo po pierwsze ja też jestem jakby starej daty, tak? Dla mnie sama możliwość reprezentowania naszego kraju, no to jest takie coś, którego nie możemy powtórzyć, tak? Bo to są wybrani z wybranych, z najlepszych teoretycznie, zawodnicy, którzy musieli swoją pracą i tak dalej, dojść do tego momentu, że ten orzełek na tej piersi się znalazł. I jakby nieistotne już są dla mnie za to pieniądze i tak dalej, bo ja często bym najpierw, inaczej, to nie często, no tak się zdarzało, że już reprezentowałem parę razy nasz kraj w różnych zawodach i na różnych kontynentach, ale nie było dla mnie istotne, że ktoś mi za to zapłaci. Ja byłem w stanie zapłacić, sami szukaliśmy sponsorów, żeby nam opłacali. Pamiętam, ten tak, wyjazd, dokładnie. Jasne. I nie widziałem w tym nic strasznego. Po prostu chciałem reprezentować nasz kraj. Nie, nie patrzyłem na to, czy ja coś na tym zarobię, czy nie zarobię, czy to nie chodziło o to, nie chodziło o hajs. Niemniej wielu takich ludzi było, bo tych ludzi się przewinęło przez kadrę i ja ich pamiętam, oni mnie pamiętają i wspominamy sobie te czasy, super. Teraz jest trochę lepiej, bo jakby nie musimy inwestować własnych środków, mamy zapewnione to przez związki, a co za tym idzie przez państwo nasze. Ministerstwo, tak, dokładnie. I jest super, dlatego, więc już nam jedna rzecz odpada. Natomiast no i właśnie, no i możliwość wysłuchania Mazurka Dąbrowskiego stając na podium, no miałem taką przyjemność, zdarzyło mi się to kilka razy. Dla mnie to jest coś niezapomnianego, nie? Ja oczywiście całe życie byłem w sporcie, w różnych sportach i zawsze moim marzeniem to było być na olimpiadzie. No niestety dyscyplina ta jeszcze nie jest na olimpiadzie. Miałem możliwość bycia na World Gamesach, miałem możliwość bycia na Combat Gamesach, to są takie imprezy zbliżone do tego. I super, fajnie, ja to będę wspominał myślę do końca życia, bo jestem po prostu sportowcem i mi nie bardzo zależy być na mundialu gdzieś tam. Oczywiście chciałbym zdobyć medal, ale to są zupełnie, dla mnie to jest inny level, nie? A i chciałbym w ogóle być, reprezentować i zdobywać medale w dyscyplinie olimpijskiej, bo to jest u nas w Polsce prestiż.
Niemniej jeszcze ani grappling, ani nevaza nie są tymi dyscyplinami. Mam nadzieję, że któryś z nich kiedyś się uda to zrobić i może już nie jako zawodnik, ale jako trener, czy asystent trenera, czy jakiś tam działacz. Pomagier. Tak. Pomagiera. Gdzieś tam będę mógł z tą reprezentacją pojechać i być tam. I być świadkiem tego momentu. I to jest super, nie? To jest super na przyszłość. Natomiast wracając do tego, dlaczego tej popularności takiej stricte nie ma. No myślę, że pierwsza rzecz, trudność dostania się do kadry. Dlaczego trudność dostania się do kadry? Bo po pierwsze, trzeba pojechać na zawody. Trzeba te zawody gdzieś tam wygrać. I to nie jedne. Trzeba się pokazać. Okazuje się, że nie ma podziału na pasy, nie ma podziału takiego, jak zawsze byliśmy przyzwyczajeni, czyli no, umówmy się, że ten medal jest znacznie trudniej zdobyć. No ale gra jest o... Owszem, tylko no, że no, u nas jest też dużo, to się nazywa w naszym kręgu łowcy medali, tak? Czyli patrzę na zawody... Jest temat na oddzielny podcast, trenerze. Patrzę na zawody, patrzę, gdzie jest mało zawodników i się jasne. Zapisuję tam, nie? No, prawo każdego, ja rozumiem, są sponsorzy, są różne sytuacje życiowe, mam pustą ścianę, chciałbym coś, czymś tam, kafelki mi nie leżą, czy tam obrazy, więc medalami sobie to... Czy majster spieprzył robotę. Dokładnie, więc no, tylko każdy się inaczej czymś innym sugeruje i coś innego go pcha w tym kierunku. Niemniej myślę, że to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że oczywiście jest jakiś tam tajemnica Poliszynela, że oczywiście tylko znajomi Bagiego się dostają do tej kadry, tylko jego funfle najlepsi, albo trzeba zapłacić temu Bagiemu, bo ten Bagi to wiadomo... Tylko pieniądze zbiera. A zbiera dużo tych pieniędzy, więc no, trzeba uzbierać je najpierw. Więc tu jest ten problem następny. Następny problem to oczywiście jest to, że ludzie... Imprez w Polsce jest dużo, tak? I teraz, no wiesz, no nie każdemu się chce w internecie szukać Polskiego Związku Jiu-Jitsu czy Polskiego Związku Zapasów, gdzie te zawody są, bo ja bym tam może pojechał. Przeważnie jest tak, że jak są wyniki pokazane, a to dlaczego ja nie wiedziałem, ja bym tam pojechał, a Zdzichu wygrał? No jak Zdzichu mógł wygrać, jak ja Zdzicha to rozkładam jednym palcem i on jest w kadrze, a ja nie jestem w kadrze. No i to są te problemy. Ja oczywiście boleję nad tym, bo zdaję sobie sprawę, że potencjalnie mamy wielu ludzi o bardzo wysokim poziomie, którzy mogliby zasilić szeregi kadry. I oczywiście byłoby to in plus i dla nich, i in plus oczywiście dla kadry, jako tej ekipy zawodników reprezentujących Polskę. Ja chciałbym jechać na zawody i wsiadać, tak jak dzisiaj widziałeś, do finału jako trener z oprawą tą, tam ze światłami i tak dalej. Na galowo wyprowadzać zawodnika, siedzieć z nim, trzymać za niego kciuki, na koniec się cieszyć z nim, że wygrał i podziwiać jego złoty medal. Nie? I to by mnie bardzo cieszyło, a wiem, że jest wielu takich zawodników, którzy mogliby to robić, ale no, z różnych przyczyn, tak jak powiedziałem wcześniej, takich, które ja wymieniłem, aczkolwiek może być jeszcze kilka innych dodatkowych. No, a poza tym tak jak powiedziałeś, nie każdy nełazę kojarzy z jiu-jitsu, tak, na niego tak, to jest jakiś Bóg wie co tam jest. No, tam tak, chyba, tak, dokładnie, taki Bóg chyba wie co i na nełazę, okej, okay. No tak trochę spychane na dalszy plan. Oczywiście. Grappling być może troszkę mniej, nie wiem dlaczego, może dlatego, że jest bardziej skupiony na formule gdzieś tam no-gi, znaczy jest oczywiście też gi, aczkolwiek muszę nawiązać do ostatnich mistrzostw świata w Dagestanie, na których byliście, miałem wykupiony flow grappling w ogóle, więc miałem okazję oglądać, trenerze, zakochałem się, nie? Naprawdę. Tempo walki, które w ogóle nasi chłopacy robili, Tomka Nowakowskiego super walki, w ogóle tempo walki, które nadają zapasiory stamtąd, no. To jest coś, co dla oka. Tak. Przede wszystkim jest naprawdę dobre do oglądania, bo tam nie ma zamulania. Tak, nie, no to jest jeszcze tam kwestia sędziego i jakby jego interpretacji przepisów i tej pasywności, ale tak, ja myślę, że są też poza tym stosunkowo czytelne reguły, nie są tak skomplikowane jak akurat w brazylijskim jiu-jitsu, gdzie nie, to się nie da wytłumaczyć facetowi przez 5 minut, o co chodzi, bo często czarne pasy mają problem z interpretacją, nie? Zresztą dzisiaj sam widziałeś, że były problemy z sędziowaniem, tak, już pominę, tak. Gdzie ludzie teoretycznie są przeszkoleni z tym sędziowaniem, ale gdzieś tam wkradają się błędy interpretacji, błędy no, ludzkie, tak? I czasami to wypacza wynik, nie? Więc to jest też ta kwestia, no, ale myślę, że przepisy akurat grapplingowe są dość dynamiczne,
No, czas też jest 5 minut, więc tam nie ma czasu na zamułkę, bo jak zamulisz, to może się to skończyć no, tym, że przegrasz, nie? I to też jest moim zdaniem łatwiejsze do oglądania. No 10 minut, 5 minut no, to jest połowa czasu, więc łatwiej się obejrzy nawet na podglądzie te 5 minut. No tak, jasne. I wyłapiesz jeszcze fajne akcje. Ale no tak, nie, mi się też to podoba i nawet ja pozmieniałbym parę rzeczy, ale no w grapplingu jakby siedziałem od początku wcześniej, potem była ta przerwa grapplingowa, bo tam różne były zawirowania i powrót jest teraz trochę, są te przepisy minimalnie zmienione. Ja bym je troszeczkę jeszcze pozmieniał tam szczególnie na przykład dogrywki, bo to uważam, że to są takie jasne. Fajne, że są te dogrywki, bo w sytuacjach remisowych decydować ma sędzia, który nie za bardzo może oglądał tą walkę, może zapomniał, co było na początku, widział tylko ostatnie 10 sekund, więc ja uważam, że to jest fajne, że jest ta dogrywka i można się przyczepić do tego losowania i tak dalej, ale jest, czyli wyłaniamy lepszego i tyle. I skoro się decydujesz na te reguły, wchodzisz w tą grę, no to okej. Okay. Tak, nie, moim zdaniem fajne do oglądania, podsumowując i myślę, że jeżeli oni to dopracują, no to będzie strzał w dziesiątkę, nie? To też warto, nie? Też to jest kolejny czynnik, że warto, żeby tam pojeździć, postartować w grapplingu, zarówno tutaj w Nełazie. A jeszcze wracając jakby do przepisów i zestawu zasad, jak trener się zapatruje na formułę submission only, czyli tam, gdzie generalnie nie ma tych punktów, a zawodnicy walczą tylko i wyłącznie do poddane? Znaczy, ja się zapatruję super, tak? Bo uważam, że to jest esencja tego wszystkiego, natomiast technicznie jest to trudne do wykonania. Sam zresztą w swojej karierze gdzieś tam się biłem na takich, może nawet to nie były turniej, tylko finały robili submission only i no i walczyłem na przykład godzinę 20 minut, nie, z facetem, więc... A gdzie to było? Nie wiem, takie były mistrzostwa Niemiec kiedyś, sławetne, taka stara ekipa jeździła tam co roku. A to chyba jakieś zamierzchłe czasy, trenerzy? No, parę ładnych lat temu. Okay. Jeszcze nawet Grzesiek Jakubowski tam startował między innymi. Jasne. Więc jeździliśmy, znaczy inaczej, my jeździliśmy wszędzie, gdzie były zawody, a tych zawodów było niewiele, więc... A to była taka impreza naprawdę okej, bo to było pod francuską granicą bardzo daleko. Ale to było bez kimon? Nie, właśnie fajna była impreza, bo to był dzień w kimonach, na drugi dzień był bez kimon, więc... Super. Mieliśmy, a jeszcze że ze względu na to, że ja byłem już troszeczkę starszy, bo jakby ja zacząłem jiu-jitsu troszeczkę już w takim wieku starszym, to startowałem i tam w adultach, na drugi dzień jeszcze, i w mastersach, więc ja miałem i w Open 2, więc ja miałem tam naprawdę dużo walk, dużo startów, mam pucharów od groma z tamtych zawodów, nie wszystkie oczywiście za pierwsze miejsce, ale zdarzało się tak, że się udało, przepraszam, ale nawiązując, oni po jakimś czasie dawali pieniądze, nie? Jakieś olbrzymie pieniądze typu tam 100 marek niemieckich chyba, bo to jeszcze był albo 100 euro, no już nie pamiętam, nie chcę teraz skłamać. Niemniej właśnie była walka z utytułowanym takim zawodnikiem ze Szwajcarii. On się bije w MMA zresztą. MMO to jak ktoś go tam kojarzy, sobie może wygooglować, no niezły chłopak. I w KSW się bił zresztą, tak na marginesie. I on był tam, się bawił wtedy w grappling dość mocno, szeroko pojęty. No i to było no gi, pamiętam. I walczyliśmy godzinę, 20 minut i pamiętam, że w połowie walki, czy tam po 20 minutach już jak się spociliśmy, więc już chwytu w ogóle nie było, bo tam pływaliśmy. Mówię do tego sędziego, słuchaj, bo patrzę na trybuny, tam śpią wszyscy, nie? Bo scenariusz tej walki był taki sam tam. Okay. Obalałem, przychodziłem gardę, robiłem doświat. Ale punktów nie było. Dusiłem, facet mi uciekał. I tak jechaliśmy już do znudzenia. Okay. I tam oczywiście no, on coś tam próbował się odgryzać, ale tam jakoś wtedy dominowałem z nim. Więc ja mówię tak po tych 30 minutach do niego, patrząc, że tam prawie wszyscy śpią. Mówię, może przerwijmy to, podziel te pieniądze na pół i będzie spokój, nie? A on tak, no wiadomo, ordnung musi być, więc po niemiecku nie, musimy to zrobić tak, jak zapisałem. No to jechaliśmy, no, godzina 20 minut, aż w końcu chłopa zamęczyłem, chyba psychicznie bardziej niż fizycznie. Bo fizycznie to już się wcześniej dużo zmęczyliśmy, no i klepnął, no ale i to była chyba kategoria moja i miałem jeszcze finał chyba w Open czy coś takiego i pamiętam, że mówię do tego chłopa, wiesz co, weź sobie te pieniądze, ja już mam na dzisiaj tego jiu-jitsu dość, na razie i ja już więcej, dzisiaj się nie biję więcej tu bez pieniędzy, więc submission only super, tylko no właśnie co dla ludzi, jak to będzie trwało godzinę. Ale ja nie mówię time limit, czyli takie powiedzmy submission only. A w ogóle czy te turnieje Eddie'ego Bravo?
No tak średnio oglądam, jakby w ogóle turnieje średnio oglądam. Bo... Ale czy w ogóle widział trener jakieś waleczki, te dogrywki ze Spiderweba, czyli z balachy zza pleców? No właśnie, no takie dla mnie to trochę takie kombinowanie, nie? No bo próbujemy uprościć, czyli jest submission only i potem kombinujemy, żeby było to submission, nie? Only. No, jest takie kombinacja, no wiadomo, no to są rzeczy... Ja zawsze odpowiadam tylko na koniec. No dobra, ale jeśli się nie uda submission zrobić, no i co wtedy? Oni tam mają uregulowane to. No tak. Że osoba, która szybciej ucieknie, czyli dalej to jest skupione na submission, powiedzmy, że kto ucieknie z tego submission. Inaczej, prawda jest taka, że jeżeli są przepisy, jakiekolwiek, to zawsze się zacznie gra pod przepisy. Oczywiście. I uproszczanie tego, czyli nie ma czasu, jedziemy z koksem, wychodzi jeden. No to, tak. to jest ta esencja. Natomiast technicznie jest to bardzo ciężkie do zrobienia. Oczywiście, bo, tak. Bo nie tak, jesteśmy tak. w stanie przewidzieć, jak to długo będzie trwało. I w związku z tym submission only super, ale ja bym poszedł bardziej w innym kierunku, że zmusić zawodników do tego, żeby poddawali. Nie do tego, żeby grali na punkt. Ale to zmusić to jest taki dość, że tak powiem, czasownik rozległy. Jak zmusić? Dać im coś za to, nie? Coś za coś, żeby ci się opłacało to zrobić, żeby opłacało ci się zaryzykować. Okay. Masz ADCC, tak, gdzie masz te niby pierwsze 3 minuty i był tak, to pomysł tak. zrobiony po to, żeby zmusić zawodników do tego, żeby próbowali poddawać. No stało się, co się stało, tak? Zapasy sobie tam, tak. chodzenie, ten na ostatnie 30 sekund, albo ktoś sobie siądzie, albo ktoś próbuje sprowadzić, albo coś tam kombinują. Taktyka znowu się zaczęła, no są przepisy. I wiesz, no to się wypacza znowu, nie? I teraz, nie wiem, hide. Wiesz, to czasy są, nie, no, czasy są chore, że ten, ja bym, chcesz hide, to masz hide, no i wtedy podajesz. Jak nie poddasz, to nie masz hide'u, jedziesz do domu i nic nie jesz, nie? Tak, tak. Zmusisz ich w ten sposób. Oczywiście się śmieję, ale, wiesz, to jest temat trudny, nie? Bo walczysz z czymś, z czym jest ciężko walczyć, no bo są zawodnicy, tak jak mówiliśmy, chociażby Jędrek, dla którego esencją jest poddawanie się, poddanie drugiego, a masz drugiego chłopa, który lubi się kręcić. Jego nie kręci poddawanie, jego kręci ruszanie się, kręcenie się, dojście do pozycji, przejście z tej Czutka. Pozycji dalej, tak, na moment, pach, strzelenie. I on nawet się za bardzo nie skupia na tym, żeby kogoś poddać, tylko żeby go przytrzymać, skontrolować, przejść dalej, nie? Mógłby próbować poddawać, ale nie jest to dla niego. A drugi przychodzi, od razu nogę urywa i do widzenia, do domu, nie? Jest to jego fan, bo on lubi szybko złapać nogę, nie? Ale mam wrażenie, trenerze, że jednak zawsze ci pointerze będą deklasowani w sensie takim, że nie poddajesz, bo nie umiesz. Wracamy znowu do esencji sportu, który tak, ma tak, tylko wiesz co, no to jest na tej samej zasadzie, jak przychodzi ci początkujący chłopak i pokazujesz mu dźwignię na nogę. Nie ucząc go przechodzić gardy. No i on, nie, no oczywiście, i on nic więcej nie będzie robił, tak. On nic więcej nie będzie robił, tylko będzie się zamykał w tym. I no, miałem zawodników, którzy urywali nogi, no miałem ich, ale potem, jeżeli on się zamknął tylko w tym, no to potem... Luki były braki. Były luki, no tak. I to o to chodzi, nie? Wiesz, ja jestem zwolennikiem tego, że wszystko możesz robić, tylko bądź takim troszeczkę... To jest tak, jeżeli robimy... Ja wychodzę z założenia, że jeżeli robimy... grappling szeroko pojęty, to ja chcę i umieć się poruszać w kimonach i bez kimon, żebym miał pojęcie. Ja mogę otwarta się głowa. Oczywiście, bo i tutaj się czegoś nauczę, i tam się czegoś nauczę. Jeżeli jestem zawodnikiem, który ma znachwyty, to dlaczego jak mam nie umieć obalić drugiego? No wiesz, co, będę siadał na dupę zawsze? No, a będzie się okazało, że gościu dokładnie. Szybciej siądzie na dupę, nie, ode mnie, albo jak będzie siadał na dupę, to on będzie naprawdę, a mogę go, albo inaczej, nie da mi usiąść na dupę, on mnie przewróci, albo, no wiesz, milion kombinacji jest. Trzeba być troszeczkę wszechstronnym, nie, tak myślę, że wiesz, że ludzie, którzy robią ten sport, powinni wiedzieć, że są zapasy, z których się wiele rzeczy wywodzi, jest judo, z którego się wiele wywodzi i sobie to wszystko łączyć, nie. Myślę, że mądrzy ludzie tak robią. Oczywiście ktoś mi powie, a ja nie mam czasu na to. No pewnie, że nie. No ja rozumiem, że przychodzę, robię to dla przyjemności i robię to, co lubię, nie? Ale wtedy nie będę kompletnym zawodnikiem. A no powinniśmy dążyć między innymi sporty walki jako takie, czyli mówię sztuka walki, ale sporty walki, powinny nas uczyć tego, że jeżeli chcemy nawet dobrze robić skrętówę i dopracowujemy to do doskonałości, z każdej pozycji sobie potrafię dojść do jakieś tam 4-1, czy jak tam to się nazywa, 4-15, czy tam co tam. 411. No. Strzelam, nie wiem. Strzelam, no mniejsza z tym, okay. Mniejsza z tym. Co się, jak to się nazywa, bo tam
ja nie za wszystkimi nazwami nadążam, to jak potrafię do tego dojść, to tak samo dobrze by było umieć ładnie obalić. Ja nie mówię, że tam 10 rzutów, ale chociaż jeden, nie? Posadzić na dupę i zrobić balachę, i zrobić balachę z dosiadu, i zrobić balachę z gardy, i zrobić balachę z zapleców. I wiesz, no to takie rzeczy chociaż podstawowe, żebym nie dał się zaskoczyć. Ja widziałem w swojej karierze zawodników, którzy naprawdę świetnie się poruszali i na jakimś byli levelu kosmicznym, tam na przykład z pańczą gardą, i widziałem, jak chłop przeszedł im gardę i złapał w boczną. I on leżał jakby w życiu nigdy nic nie robił w jiu-jitsu, nie wiedział, jak się zachować, bo po prostu nawet... to jest częsty problem. Nie dopuszczał, nie miał tego base, tych podstaw, nie? Bo się zamknął w jakimś, zafiksował się w tym jednym. I oczywiście, no młodzi ludzie to szukają tej doskonałości, tak? Czyli dążą do doskonałości, dopracowują sobie oczywiście swoją grę, ale generalnie całe spektrum tych rzeczy, nie? No wszystkiego nie dasz rady, ale chciałbyś mieć nie być sfokusowany tylko na jedną rzecz, nie? Tak jest moje zdanie, ale oczywiście ktoś mi powie, wysoka specjalizacja i bla, 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 ja wyrywam nogę. No i fajnie, no i cieszmy się, no tylko... Żeby każda szkoła swoimi prawami się rządzi, tak? Ja też nie chcę tutaj mądrkować, nie? Bo ja też czasami robię tylko jedno i wszyscy mówią, to będzie robił to, no ale to też wynika czasami z gry mojej, z gry mojego przeciwnika. Dokładnie, więc tak. Czasami wolę nie ryzykować, a szczególnie na turniejach i kombinować. Na treningu mogę sobie tam świrować berimbolo i jakieś inne tam pierdoły. Ale... Chcielibyśmy to zobaczyć, trenerze, wszyscy. Zawsze można zobaczyć, ale idąc już, nazwijmy to, do poważnej gry jakiejś, o jakąś tam stawkę, no to staram się zrobić to, co potrafię najlepiej. Nie? Strategia, czyli? Oczywiście strategia, taktyka, no to wielokrotnie, jakby, no jestem już zawodnikiem trochę starszym i niejednokrotnie to mi ratuje dupę, no co mam dużo powiedzieć, no jestem troszeczkę bardziej doświadczony, gdzieś tam wiem, jak to i tak dalej ułożyć się, czasami mi to ratuje dupę, czasami nie, no czasami młodość czy tam ogień ostry, no nie jestem w stanie się temu przeciwstawić i tak bywa, ale no ja sobie zdaję sprawę jakby z tego, nie, i to rozumiem. No ale myślę, że każdy na jakimś etapie będzie taktykę robił, no bo to jest kolej rzeczy, no jest chaos, jest ten, potem będziemy myśleć, jak to poukładać, a potem będę do tego dokładał taktykę, a potem będę obserwował jeszcze swojego przeciwnika, który robi to, więc będę starał się go zamknąć i to jest taktyka, między innymi, nie? Dlaczego siadam, dlaczego biję się w stójce od razu, albo dlaczego wciągam go w gardę, czy w połówkę i tak dalej, nie? Czy idę do nogi, bo wiem, że on nogi nie broni, idę do prawej nogi, bo wiem, że prawą zostawia, ale lewej nie biorę, bo wiem, że się tak układa, że mi jej nie da. No i tyle, nie? To jest taktyka, nie? I czasami ona jest zgubna, czasami nie. No to jest druga sprawa. To inaczej. Czy ułożyłem dobrą taktykę, czy albo wybrałem dobrą taktykę, czy złą, no to też się okazuje w czasie walki, nie? No tak. Po drodze gdzieś trener wspomniał o takim aspekcie sport czy sztuka walki. Rozmawiałem o tym z Gązem podczas drugiego podcastu i tak rozmawialiśmy, to Gonzo powiedział, że chyba jednak sport, bo sztuka za bardzo się tam kojarzy z mieczami, tradycją, samurajami, tego typu. Z taką, powiedzmy, tradycjonalizmem gdzieś tam wschodnim, które się może czasami kojarzyć z tym, z jakimś, powiedzmy, kiczem, tak? Teraz operuję tylko słowami. Wtedy się zgodziłem z Marcinem, aczkolwiek od czasu, kiedy troszkę posłuchałem sobie Johna Danahera, czyli trenera Gordona i tego, że tak powiem, postaci teraz dość znanej, to rzeczywiście bardziej mi się zbliżyło to do sztuki. Dlatego, że w sposób, który na przykład on opisuje mechaniczne działanie w jiu-jitsu od samego początku, od utylizacji przeciwnika w stójce do parteru, dlaczego przechodzimy nogi, w którym momencie mamy zdominować, kiedy mamy poddać i te wszystkie pryncypia po kolei, rzeczywiście ubierają to w sztukę bardziej, tak? No ja myślę, że sport na wysokim poziomie to można nazwać sztuką, no bo to jest takie pojęcie bardzo szerokie i oczywiście ja jakby rozumiem Gonza, co chciał powiedzieć przez to, wiesz, dużo ukłonów i tak dalej, więcej pierdół i ozdobników niż właściwego tego czegoś. Zresztą jakby brazylijskie jiu-jitsu w Polsce, myślę, że między innymi w Polsce, bo ja nie chcę tu wypowiadać się na świecie, ale w Polsce miało tak dużo zwolenników na początku i tak dynamicznie się rozwijało, że nie było tego wszystkiego, wiesz, jak na karate czy na judo chociażby, ukłonów i tak dalej, no i tak dalej, mówię, tak dalej. Tak. Ale wielu ludzi się zdziwi, bo jak pojechałem do Brazylii, to widziałem, że sorry, ale tam to jest. Nam się wydawało, to się mówiło, brazylijski luz.
brazylijski luz, ale taki nie do końca luz. Nie? To jest kwestia oczywiście jakby szkoły, kwestia nauczyciela, ale no, oni się wywodzili z judo, więc tam wiele rzeczy było z tego, czy tam jiu-jitsu, no judo, jiu-jitsu, z tego było zaprzątniętych i ja osobiście uważam, że taka misja nauczyciela, trenera, mistrza, tak, jakbyśmy to tam chcieli nazwać, bo to jest jedna i ta sama osoba, bo można ją przedstawić, czy profesor, no to jest tak jak się w Brazylii mówi, to musi jakby nieść, tak mi się wydaje, kilka rzeczy w sobie i oprócz tego, że uczy tego, czyli tego sportu, nazwijmy to tak, to uczy, powinien wychowywać w jakiś sposób, tak? Czyli niesiemy te rzeczy dobre, w sensie szacunek do przeciwnika, szacunek tam do maty, do starszych, szczególnie na macie, do starszych zawodników i tak dalej, w różnej formie, bo to kwestia szkoły, jedni tam wbiją to pasami do głowy, drudzy to wbiją w jakiś inny sposób, w trzeci porozmawiamy i dotrzemy do nich. U nas w Polsce to było troszeczkę inaczej, bo mówię, taki był brazylijski luz i jakby ta hierarchia powstała w różnych szkołach różnie, nie? Bo też nie wszędzie to jest. Ja u siebie jakby no, wprowadziłem dyscyplinę, ale wynika to z tego, że ja na swojej drodze życia spotkałem wielu takich trenerów, którzy mi jakby to wpoili, tak? Czyli dyscyplina, poza tym łatwiej się pracuje, nie ma chaosu, jest to bardziej przemyślane, no i jakby jest jeden człowiek, który odpowiada za to, żeby to szło do przodu, a jeżeli jest taki, nazwijmy to rozpiździaj, to często to jest takie, no ktoś tam może będzie jakimś liderem, ale czy podoła, czy da radę, jedni się posłuchają, drudzy nie wiedzą, czy to tego mam się słuchać, czy zdzicha, czy ptycha i to się wszystko rozmywa gdzieś tam. A jeżeli jest prosty, jest szefo, jest zastępca szefa, zastępca zastępcy szefa i potem jest kolejny, jest tam czarny pas, którego muszę się słuchać, no to jest łatwiej, nie? Oczywiście, no to ludzie muszą być też dobrani i znać swoje jakby miejsce w szeregu i swoje funkcje, bo też, no tak jak wszędzie bywa, no znajdzie się głąb, który dostaje trochę więcej władzy i mu tam odbija, nie? No to jest normalne. Ale to myślę, że dobry nauczyciel, dobry szefo to jest w stanie wyłapać takie rzeczy i gdzieś tam to neutralizować. Niemniej na pewno jest to sztuka. Mi się wydaje, że jest. Tak, zdecydowanie. Bo no... Niesie ze sobą coś więcej niż sport. Dokładnie. Którym... Natomiast no, oczywiście są ludzie, których to nie interesuje. Oni chcą się przyjść po prostu zmęczyć. Ich te ozdobniki mają to generalnie w poważaniu. I on tam będzie machał głową i robią wszyscy, no to on zrobi, żeby nikt się nie przypierdzielał do niego, czy tam dostosuje się, ale to też jest ornóg. Oczywiście, jak najbardziej to musi być, no bo ja wielokrotnie miałem u siebie młodych, gniewnych na w klubie, jakby to nie chodzi, żeby ich łamać, tylko chodzi ich do to też jest, wiesz, to jest też przygotowanie do życia, nie? Bo życie, wiadomo, no jakie jest. No, nie zawsze jest fajnie, nie zawsze jest dzień dziecka. Trafi się gdzieś do pracy, czy do szkoły na kogoś, kto wam może gdzieś tam uprzykrzyć życie. Jeżeli ja umiem się dostosować, umiem gdzieś tam zgiąć ten kark, przełknąć pewne czasami gorzką pigułkę, to może mi to uratuje dupę, życie, a czasami nie złamie mi psychiki, tak? Lepiej, żeby ona się troszeczkę była ponaginana tutaj, nazwijmy to w warunkach takich laboratoryjnych, gymowych, niż gdzieś tam ktoś miałby to mi zrobić, naprawdę mógłby zrobić krzywdę, albo doprowadzić mnie do jakiegoś takiego stanu, że albo ja bym nie wytrzymał i coś zrobił, albo sobie, albo komuś, nie? Więc to też uważam, że w jakiś sposób to też jest istotne, natomiast no oczywiście wszystko trzeba, no w tych czasach teraz szczególnie, gdzie ludzie są, nie chcę powiedzieć inni, ale powiedziałbym bardziej podatni na wiele rzeczy i często było tak kiedyś, że ma pani niegrzecznego synka, a teraz pewnie nie, on jest grzeczny, tylko ma ADHD. I to jest na tej zasadzie, nie? Jest, wiele rzeczy jest tłumaczonych w tej chwili, że tak, srak, on taki jest delikatny, bo tam tata z mamą źle żyją i w związku z tym syn jest kaleką, inwalidą, ale ja pytam się, ale co, no, trzeba tak delikatnie z nim, tak ciszej, tak grzecznie, nie? Albo przychodzi ojciec i przeprowadza, że on nie ma, no jego syn się go nie słucha, nie? Robi tam jakieś złe rzeczy.
jakiś tam popala sobie, czy coś tam robi, nie? I ma 15 lat i on nie ma autorytetu. Chłop 2 metry, tam 110 kilo i on nie ma autorytetu syna. I pan mi tylko uratuje, bo on się pana słucha i pan ma na niego wpływ. No ja trochę załamuję ręce, bo mówię, wie pan, no ja z nim pracuję tam 2 czy 3 razy w tygodniu. Tak. Reszta czasu to jest wasza rola, no, tak? No dokładnie, ja chętnie panu pomogę i oczywiście swoimi metodami staram się wesprzeć ojca i tego dzieciaka tam troszeczkę spionizować, ale to nie zawsze się udaje i mówię, te dzieciaki są trochę inne i dlatego trzeba to brać na to poprawkę, nie? Ja nie mówię, że to jest genetyka i słaby materiał, tylko po prostu świat jest trochę inny i no, trzeba się dostosować, tak? Nie można ze średniowiecza ściągać wszystkiego i robić, no bo paru z nas by mogło nie przeżyć, nie? Tego leczenia na zasadzie, dobra, zostaw to, albo samo zgnije, albo odpadnie, nie? Mhm, jest na tej zasadzie, nie? Więc mamy antybiotyki, mamy jakieś inne rzeczy, no trzeba to stosować, bo to jest niby ten krok do przodu rozwój. Ale z drugiej strony, no trzeba też troszeczkę ich zaprawiać, nie? Żeby to życie ich nie biło. No tak. Właśnie to skoro o jiu-jitsu i o życiu jest taki słynny slogan, powiedzonko, jiu-jitsu changed my life, zmieniło moje życie, tak? Ja muszę po sobie powiedzieć, że zmieniło je bardzo, pomogło mi spełnić marzenia, nawet tutaj dzięki to, że teraz jestem tutaj z trenerem, rozmawiam dla mnie. Kilka lat temu to się wydawało jakieś tam, powiedzmy, gdzieś nieosiągalne, z kadru gdzieś pojechać, coś zobaczyć, ale to wszystko trener powiedział, te przygotowanie, te ugięcie głowy czasami, ta chęć, żeby się podnieść po tych naprawdę złych chwilach, gorszych, żeby wrócić po kontuzjach, coś. Jestem w 100% w stanie stwierdzić, że gdyby nie trening i gdyby nie to, nie ten ordnung, o którym mówiliśmy, to wycieranie o matę, to by chyba nie nastąpiło. Znaczy, może by nastąpiło, ale byłbym takim dzieckiem we mgle chyba troszeczkę dalej, no. A ten sport jednak potrafił mi zaadaptować, jakby pomógł mi zaadaptować się do jakby współczesnego, że tak powiem, współczesnych wymogów, tak jak trener mówi. Znaczy, no, fenomenalnie, ja się cieszę bardzo, bo wiesz, bo to tylko potwierdza jakby też moją teorię. Znaczy, wiesz, w moim przypadku to jest tak, że sport mi jakby towarzyszył od początku, bo ja zawsze jakby ten kult ciała, czy tam siły, nazwijmy to zawsze byłem tym zafascynowany i sportem jako takim i od małego chciałem być sportowcem i marzyłem o tym, o tamtym, o sramtym oczywiście. Oczywiście marzyłem o czym innym, a co innego się trafiło, bo zanim ja trafiłem do jiu-jitsu, to oczywiście najpierw grałem w jakąś tam, no jak wszyscy, w piłkę nożną, biegałem po boisku, biegałem, jakieś tam byłem harcerzem, cudo na kiju, ale jakaś siatkówka, ja trafiłem do szkoły sportowej jako siatkarz, zresztą mam super warunki ku temu, więc wiadomo, że urodzony atleta. Urodzony atleta i byłem tym siatkarzem, ale mój trener tam wtedy powiedział, że może bym się zastanowił jednak i niekoniecznie ta siatkówka, nie? Zresztą miałem ten problem, bo i grałem w piłkę ręczną, gdzieś tam i w koszykówkę. Moja mama wpadła na genialny pomysł, że ja muszę dużo skakać, wtedy będę wyższy, bo urosnę. A ja chciałem podnosić ciężary, chciałem zboksować, jakieś takie miałem pomysły. Teraz trener mógł powiedzieć, mamo, ja nie chcę rosnąć, będę miał dłuższe włókna mięśniowe i będę mógł mniej wyciskać. Dokładnie. I ten sport gdzieś tam był cały czas, natomiast gdzieś tam kiedyś, no, podobały mi się zapasy, znaczy w ogóle jak się tam gdzieś biłem z chłopakami w szkole, to miałem taką blokadę, żeby kogoś uderzyć, nie? Wiesz, w twarz, bo obawiałem się, że ta moja nadludzka siła może zrobić krzywdę. I przeważnie było tak, że przewracałem, czyli na przewracanki byłem niezły, nie? Już w podstawówce. Ale no, przeważnie się kończyło tak, że ja gościa przewróciłem, ale mordę miałem, wiesz, jak pomidor, nie? No ale on mówi, wykręciłem mu rękę i się poddał, więc jakby wygrałem. Zalążek był. Wygrałem. Był zalążek, tak. Za pierwsze submissiony już to robiłem w podstawówce. Submission only. Only, tak. To były takie turnieje only. Only, ale mordę miałem porozbijaną. Czyli MMA już. MMA, tak. Okay. I prawda jest taka, że jak miałem jakieś takie ciągotki, nie mówię, że byłem łobuzem, ale takim chłopakiem, który bił się, no, gdzieś tam, no, jak większość dzieciaków w tamtych czasach. Teraz może trochę mniej, bo cię nagrywają zaraz, nie? I do sądu podają, więc to były takie czasy, ale no, trafiłem do tej szkoły sportowej, do liceum sportowego jako siatkarz, no i ten trener mi tam mówi, że nie za bardzo, a ja w międzyczasie, w wakacje gdzieś tam byłem na takim obozie kajakarsko-żeglarskim. No i tam kajaki zobaczyłem, mi się bardzo spodobały kajaki. A że nie było klubu zapaśniczego w Szczecinie,
no to był kajakarski. No i poszedłem tam. No i oczywiście przyszedł chłopak z liceum, z pierwszej klasy. Czyli już, jak to mówią oni, nie młody. No to mnie wrzucili na takie coś, dali mi łódkę, dali mi wiosło, mówią, dobra, to tutaj pływaj na tym, nie? No to ma, tu masz klęknąć i tak dalej. Ja mówię, nie za bardzo, mówię, no kajaka niepodobne, no ale dobra, no trener mówi, no to idę robię, nie? Nie chciałem zaczynać od pyskowania, że ja chciałem co innego, nie? No i się, to ja trafiłem na Kanadyjkę. Kanadyjka jest taką, jak ktoś tam ma pojęcie, no to jest... Kajak jest trudny, a Kanadyjka jest mega trudna, no jeśli chodzi o pływanie, więc tam jest, zanim w ogóle ruszyłem, to tam się tylko kąpałem w tej Odrze, ale jakoś mi to szybko szło, a że znowu jestem upartym raczej takim facetem, więc dość szybko opanowałem to pływanie na tej Kanadyjce, no ale oczywiście to było późno zaczęte, bo był już w liceum, więc musiałem gonić tych lepszejszych. I oczywiście to był najgorszy okres, bo to był okres ten przełomowy. Te kluby padały jak muchy, bo to była zmiana wszystkiego w Polsce. Kluby były jakieś dofinansowane przez różne tam zakłady, potem nie było komu za to płacić. Więc ta moja kariera była długa, obfita w różne przygody, niemniej trenerów nawet ciężko było mi ich policzyć, bo nie płacili im, więc oni tam się zmieniali jak raz, dwa. Kluby padały, łączyły się jakieś takie cuda. Ale tam porobiłem siłownię, trafiłem na dwóch, trzech fajnych trenerów, którzy mi coś tam pokazali. Niemniej okazało się, że jestem dość silnym chłopakiem fizycznie. Jakichś tam spektakularnych sukcesów nie osiągnąłem na tych Kanadyjkach. A to był trójbój? Nie, to jeżeli chodzi o... jak te Kanadyjki skoczyłem, to nie, ja jakby poszedłem w samo wyciskanie. Aha, jasne. No i w tym wyciskaniu tam zrobiłem trochę medali, trochę jakichś tam wyników mistrza Polski, mistrza świata, ale to takie były... Znaczy, mi się to, oczywiście byłem zajarany tym, a w międzyczasie gdzieś tam jeszcze wcześniej było wejście smoka, więc gdzieś tam trafiłem na judo na rok czy ileś. Właśnie jesteśmy w Szwecji, tu mój kolegę odwiedziłem, czy kolega mnie odwiedził, który tu mieszka, bo z nim razem trenowałem i jakby można powiedzieć, że przez niego trochę złamałem karierę judoki, bo on wyjechał, to w tamtych czasach się uciekało z Polski, więc uciekł z rodziną do Szwecji, a ja, że z nim chodziłem razem, w parze byliśmy, no to jak on uciekł, to ja przestałem chodzić, nie? Bo to taki... Jasne. Stały schemat. Zostałem, nie? Sam. No tak. Jak palec. I ta moja kariera judocka się wtedy załamała. Podobało mi się to, ale to wiadomo, no byłem dzieciakiem, więc to tam jeszcze szału nie było. Niemniej myślę, że jakby on był, to bym chodził jeszcze i może by coś z tego było. Efekt taki, że gdzieś tam to judo jeszcze potem wracało, bo się jakby miałem kolegów judoków i gdzieś tam pochodziłem. Trochę mi się to też, mówię, zawsze podobało przewracanki, więc to mi się podobało. No i zacząłem robić te ciężary. Te ciężary dość dobrze szły mi. Gdzieś tam te medale robiłem. No i zacząłem jakieś tam te medale przywoziłem i między innymi zacząłem chodzić sobie trochę na matę na zasadzie treningu ogólnorozwojowego, bo się okazało co, że jestem bardzo silnym chłopakiem, ale na trzecie piętro jak wejdę, to mam taką zadyszkę lekką, nie? I gdzieś tam na matę trafiłem parę razy z kurczakami jakimiś i oni mi tam pomęczyli tak, że ten mistrz świata w wyciskaniu z takim 70-kilowym judoką, czy tam 60-paro, po minucie już miał problem, nie? Nawet on nie z nim, tylko sam z sobą miałem problem. No i jako ambitnym człowiekiem to chciałem to troszeczkę poprawić. No i gdzieś tam się oczywiście przypantały mi kontuzje przy tym wyciskaniu, to wyciskanie poszło w kąt, bo to było troszeczkę już ani to mądre. Znaczy nie chciałbym obrażać wyciskaczy, bo sobie ludzie wyciskają mi wspaniale, no ale to nie jest jakiś tam z perspektywy czasu jakiś trening super ogólnorozwojowy i tak dalej, aczkolwiek można to robić i można to robić mądrze. No ja nie robiłem mądrze, o tak bym powiedział. No i robiłem judo, siłownię i tak się bawiłem, no i potem gdzieś tam trafiliśmy na pierwsze UFC, trafiliśmy na brazylijskie jiu-jitsu i tak się zaczęło, nie? Ta przygoda moja z tym jiu-jitsu. Czy to zmieniło moje życie? No na pewno zmieniło, bo jakby to się stało moją pracą, więc to bym powiedział. Ja nie jestem takim jiu-jitsu-seiro, tam sreiro, bo nie chciałbym tutaj sobie dodawać, nie? No, jest to jakiś mój styl życia,
ale bardziej wymuszony tym, że ja muszę pracować, tak, nie? Że to jest moja praca, że ja prowadzę zajęcia. Ja wiem, znaczy ja mam to samo na chwilę obecną. No, więc to jest, w tej chwili to nie jest z wyboru, tylko jakby z musu, nie? Natomiast, no, wiadomo, jestem w tym od wielu lat, można powiedzieć, że w Polsce od początku, więc przerobiłem wiele rzeczy i myślę, że żyć bez tego ciężko mi było i bym się męczył. I wracałbym na pewno do tego, ale znaczy, no wiadomo, musiałem wszystko podporządkować pod to, nie? Bo się okazało, że zawalałem robotę, więc musiałem, co się stało moją pracą, nie? Gdzieś tam nie dopilnowałem swoich biznesów. No oczywiście w międzyczasie tam było MMA też i to MMA jest, bo ja i trenują chłopaki, ja coś tam z nimi ich prowadzę, coś tam robimy razem. Boleję nad tym, że nie mam więcej czasu dla siebie, w sensie takim, żebym dla siebie, dla swojego treningu, bo bym jeszcze tego porobił, ale no, to czas nie jest z gumy, nie? I tego nie rozciągniemy. Niemniej, no mówię, no sport był cały czas w moim życiu i ja wiele poświęcałem dlatego, żeby trenować, więc to nie mogę powiedzieć, że to jiu-jitsu samo zmieniło w sobie. Jiu-jitsu zmieniło tyle, że na pewno przez jiu-jitsu dużo zobaczyłem na świecie, pojeździłem i na zawody, i gdzieś tam na seminaria, poznałem wielu ludzi, wielu, wielu naprawdę różnych, przewinął się przez mój klub, ale oprócz tego gdzieś tam po zawodach mam dużo kolegów, znajomych i tak dalej, więc zresztą ja jakby podchodzę do tego bardzo tak i tak samo staram się to przekazać swoim zawodnikom, żeby właśnie korzystali z tego, żeby poznawali tych ludzi, że jesteśmy wszyscy zajarani tą samą zajawką i nawet jeżeli się lejemy na tej macie i walczymy, między sobą konkurujemy, to potem po sobie dajmy łapę i usiądźmy, czy tam, jeżeli trzeba wypić sok, to wypijmy sok, jeżeli ktoś tam potrzebuje coś innego, to super, natomiast no, tu nie można warczyć na siebie, ja tam bardzo boleję nad jakimiś takimi zachowaniami, nad takimi jakimiś tam wrogimi nastawieniami międzyklubowymi, bo to jest bez sensu, nie? Robimy, jest nas jakieś tam grono ludzi i powinniśmy siebie szanować i wspierać, nie? Tyle. No to zresztą to samo przy Mistrzostwach Polski mówiłem, to samo mówię tutaj, nie? I jakby to, bo oczywiście są antypatie do pewnych ludzi, ale ja też nikogo nie zmuszam do tego, żeby ma nie lubić tych ludzi, których ja nie lubię, tak? Czy nie szanować tych, których ja... No nie, każdy ma swój wybór, więc ja nawet jak jesteśmy w klubie, to nie narzucam ludziom, że ten jest B, a ten jest tacy, nie? Tak, trenerze, ale to na przykład jest tak, że często, tak jak trener mówił, że jest... ludzie jakby nie mają teraz czasami swojego zdania i też chłoną to, co jest dookoła i jeżeli trener Bagiński jest dla nich gdzieś tam wzorem i powie to, to gdzieś tam tego się, że tak powiem... trzymają, no, jeżeli nie mają oczywiście kręgosłupa swojego, bo to jest też częsty problem taki, tak, że ludzie też przychodzą na maty po to, żeby coś usłyszeć, powtórzyć coś, tak, to jest jakby już inna kwestia, że to, że ludzie nie mają własnego zdania, że chłoną wypowiedzi innych, czasami poglądy polityczne też niekiedy, to jest tak... No jest, no masz rację, no oczywiście, bo wiesz, no zawsze ten mocniejszy charakter jest w stanie, czy dominuje w jakimś sensie ten słabszy, ale no masz rację, no tak może być, nie mówię, że nie, natomiast wiesz, ja może nie chcę powiedzieć, że się pilnuję, ale staram się jakby tej negatywnej energii dawać mniej. Oczywiście mam, wiesz, no mam jakąś tam ekipę swoją, takich już starszych zawodników, z którym pewne rzeczy mogę powiedzieć, co mnie boli, co mnie nie boli, nie? I to są, myślę, ludzie raczej tacy... Zaufani. Nie chcę powiedzieć sztywni, ale tacy hermetyczni, nie? Ale wszyscy wiedzą, że sztywni. Tak. Że to zostaje między nami, bo jeżeli coś mówię takiego, to nie mówię, żeby to dostało, wiesz, poklask od nich, po pierwsze, a po drugie, żeby to wyszło poza jakieś, inaczej, no słuchaj, no prawie zawsze mnie boli, jeżeli ktoś mi dupę obrabia, no to jest normalne, no. Nie, jeżeli się dowiaduję, że mi ktoś dupę obrabia, no to co mam ci powiedzieć? Oczywiście, jeżeli zasłużyłem na to, bo coś tam zmajstrowałem, no to to jest konsekwencja tego, natomiast smutne jest czasami to, że obrabiają, jak nic nie zrobiłem, tylko że z drugiej strony, wiesz, ja też wychodzę z założenia takiego, że jeżeli będę reagował na takie rzeczy, pójdę, powiem, ty, słuchaj, rachu, jak jeszcze raz, to jak ten, to ten i tamten, nie? No to wiesz, to ja mu robię przysługę, tak? Nie, bo, no oczywiście, bo reagujesz. Bo reaguję, no więc ja mówię sobie,
do siebie mówię, dobra, odpuść mu, życie go i tak będzie biło. A to nie jest też właśnie spowodowane, trenerze, tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że jiu-jitsu takie rzeczy zmienia, że potrafi tak trochę przyhamować. Na pewno, ale też wiesz co, wiek. Wiek, bo okay. Pewne rzeczy, dojrzewasz do pewnych rzeczy, nie? Wiesz, ja kiedyś byłem innym człowiekiem i jakby reagowałem inaczej, spontanicznie nazwijmy to tak. Ale to myślę, że z wiekiem mi minęło, a oczywiście masz najbardziej jiu-jitsu. Zresztą ja myślę, że sporty walki jako takie mają to do siebie, co staram się ludziom wytłumaczyć, że dzieciaki też gdzieś wyrzucą z siebie pewne rzeczy, nie? I no wiesz, no prawda jest taka, jak zrobię dobre spary, tak? Dostanę dobrze w podupie, zmęczę się, to jak przychodzę, to ja mam generalnie w poważaniu, że ktoś tam coś, no to sobie chłopie, problemy jedź, codzienności no, uciekają, nie? Dokładnie, to wiesz, no mam inne priorytety, nie? W tym momencie. Mam tak. Dzieciaka, muszę się nim zająć, pobawić wolę się niż tam jakąś złą krew z siebie wytaczać, nie? I ta zła krew mi tam gdzieś wyparuje podczas tych rzeczy, więc na pewno, poza tym, no wiesz, to jest na tej samej zasadzie, że ale to myślę, że to wiesz, dwie rzeczy, wiek i ten sport, nie? Że to masz, poza tym znasz swoją wartość. No to wiesz, ludzie, prawda jest taka, że ludzie przeważnie zakompleksieni, niedowartościowani, biją pianę, no. A ci, którzy znają swoją wartość, nie mają tych kompleksów, no to mają wywalone na to, no umówmy się, no bo co ma udowadniać, co, że koło jest kołem, czy wiesz, no jeżeli... No, oczywistości, oczywiste, no wiadomo, no. A no oczywiście, wiesz, no wszędzie jest jakiś, zawsze się znajdzie coś, do czego się można przyczepić, nie? Tylko pytanie, po co i na co, nie? Ja po co mówię jeszcze wciągać osoby trzecie, bo ja rozumiem, że ja mam do ciebie problem i przychodzę do ciebie, ale nie mówię Zdzichowi, Zdzichu, to jest taki i taki, ty musisz go nie lubić, bo w ogóle no, nie ma szansy, żebyś ty poszedł do niego i mu wywiady dawał. Ale to jest pospolite, No jest, ale... Puszczanie w sieć jakiejś informacji, która gdzieś się później niesie. Nawet trenerze, prosta rzecz, która się dzieje w naszym środowisku, nie piętnuje jej. Ale nawet wszechobecne ploteczki, jak się spotykamy gdzieś na jakichś wyjazdach, a to słyszałam, a że tu, a że to, a że tamten klub. I ja nie mówię w ogóle o żadnych negatywnych aspektach, bo zawsze jest fajnie tego posłuchać, tak? Tylko pytanie, co ty z tym zrobisz dalej? Czy ty to, no, szybko dokładnie. Mówiąc gówno, poniesiesz gdzieś, powiedz, ty, słyszałam, że ci to zrobili to i to i opowiesz swoją opinię, ale to pały są, brzydko mówiąc, tak? I ktoś już, o, i pójdź ci to dalej. Czy na przykład powiesz, podobno coś tam. I tyle. Jakby nie wyrazisz opinii na ten temat, jakby... Znaczy, no wiesz, no ludzie lubią się komunikować, nie? A oczywiście, w tych czasach tak, jeszcze, tak. Wiesz, i różnych komunikatorów, różnego... Social mediów, dokładnie. To działa strasznie, nie? Niemniej, no wiesz, problem jest, jeśli powielasz jakieś kłamstwa, nie? To jest problem. Bo jeżeli mówisz prawdę, no że słuchaj, w tamtym klubie ten odszedł, bo nie chciał tam chodzić, no to stwierdziłeś fakt, no jeżeli dodasz faktycznie od siebie, bo nie chciał chodzić, bo wiesz dlaczego, bo zichu, no... z jego dziewczyną razem i się zaczyna wtedy gnój, nie? Ale, no wiesz, no tego nie przeskoczysz, bo to działało i będzie działało, a wiesz, ja staram się jakby nie wsadzać nosa w czyjeś sprawy, tak szczerze, no nie? No tak. Bo ani mi to nie jest potrzebne, ani ja nie czerpię... Zdarzyło mi się gdzieś tam jakąś swoją opinię wypowiedzieć, ale bardziej to wynikało z tego, że jakby szanowałem pewnych ludzi, lubiłem ich i ktoś zrobił jakąś przykrość im, nie? I wiesz, i powiedziałem no swoje, tak? No wiesz, no trzymałem czyjąś stronę, nie? I chciałem powiedzieć, że... Nie znałem tematu do końca i nie chciałem, wiesz, kogoś tam całkowicie skreślić czy przedstawić, ale według mnie powiedziałem to i to i to. I wiesz, ja się takich rzeczy jakby nie wstydzę, bo mówię i tyle. No, można mnie się spytać i możesz się mnie spytać, dlaczego tak powiedziałem, powiem prawdę, nie? Bo no, jeżeli już, no myślę, że to jest cecha faceta, tak? Nie bać się po prostu przyznać do błędu. Mi się w życiu parę razy zdarzyło. Parę błędów popełniłem, nie jestem nieomylny, ale najważniejsze w tym wszystkim uważam, że jestem w stanie się do tego przyznać. Jeżeli nie jestem w stanie, nie umiem się do tego przyznać, no to albo próbuję coś, wiesz, no bo do wszystkiego możesz dorobić tak. Politykę, no ale jak siądziesz, uderzysz się w pierś, powiesz ty, no dałem dupy, no morda, no dałem dupy, no po prostu. Możesz się tłumaczyć, pytanie, czy to coś da, bo tam deszcz padał, bo było ślisko, bo było mokre, bo coś tam, bo się potknąłem.
Ale no to tak samo jest, jak idziesz walczyć, nie? No, wiesz, kto był lepszy, kto był gorszy, wiesz, no czasami kulamy się i nie musimy nic więcej mówić, no ja i ty wiemy, nie? No tak, tak. Po co? Nawet jeżeli tam nie było klepania, tylko wiemy, kto dominował, tak, i kto narzucał grę. Tak. I to jest to samo tutaj, no i wiesz, zdarza mi się, że jestem zły na to, na takie sytuacje, że nie chciałbym się przyznać do tego, że dałem gdzieś ciała, nie? Tak. No ale no, po to jesteś facetem, no. Inaczej, każdy się przypucuje do czegoś, co dobrze zrobiłeś, no bo to jest fajne, nie? No tak, oczywiście. I ludzie ci, no ty, o, jest super, ale jesteś super, nie? O, medal zdobyłeś, o, rewelacja, nie, wygrałeś. No ale teraz, jak powiesz co, no co, przegrałem, bo było ślisko, bo sędziowie oszukali, wiesz, możesz dorabiać sobie historię, no przegrałeś, no bo byłeś gorszy w tym dniu. Nawet jak ci sędziowie ci dali pod górkę, no to sorry, no to trzeba zrobić tak, żeby ci nie dali, no wiesz, no trzeba było nie bawić się w punkty, tylko go poddać, nie, albo wiesz, no zrobić co innego, no to wiesz, milion rzeczy. I to samo jest, wiesz, to samo jest to w życiu. No, gdzieś komuś coś powiesz, jak zrobisz to nawet zrobisz coś, komuś przykrość na zasadzie takiej, że tak jak powiedziałeś, ja dodam od siebie coś i się okaże, że dałem ciała, bo się okazało, że jednak prawda jest zupełnie inna. No to idź się powiedz, sorry, brachu, przepraszam, że tak powiedziałem, albo tak nawet pomyślałem, ale no, taka wiedza była moja. Moja wina, że nie sprawdziłem, moja wina, że jestem w gorącej wodzie kąpany, czy coś, no ale idę, biję się w klatę. No wiesz, mi się zdarzyło parę naprawdę takich gaw zrobić w życiu i za każdym razem się przyznałem, nie? I czasami smutne jest, że ludzie nie potrafią, nie, się do tego przyznać. Tak, ja trenerze muszę, że tak przerwę, oczywiście wejdę w słowo, bo cały czas mi chodzi po głowie. Dalej nawiązuje to do tego, że my poprzez naszą karierę właśnie na macie i poprzez drogę i poprzez tego, że wielokrotnie po prostu musimy stwierdzić fakt i przyznać się, że na przykład przegraliśmy na zawodach, bo popełniłem błąd, bo powiedzmy za późno coś tam taktycznie, już nawet nie tłumacząc, ale że ten błąd jest dla nas częścią tego, żeby iść dalej i przyznać się do niego, a nie na zasadzie, ty, to było, był do zrobienia, to jest mój ulubiony tekst, no, był do zrobienia. No to, ale... No da, no, ale był słaby, nie? Był słaby, no, ale przegrałem. Tak. No, wiesz co, masz rację, ale to, wiesz co, to też bym nie generalizował, bo ja w swojej karierze spotkałem wielu różnych zawodników i jedni, tak jak mówisz, podchodzili do tego, tak jak rozmawiamy, normalnie, tak jak powinni podejść, a drudzy wypaczali rzeczywistość, nie? Ja jestem jakby znany z tego, u siebie przynajmniej u chłopaków w klubie, że ja walę prosto z mostu, tak? Jak widzę, jak mówię, no czasami ich to boli, czasami mają do mnie pretensje o to, ale no ja nie będę ich owijał, no bo widzę pewne rzeczy, na pewnych rzeczach się znam, wiem kiedy udaję, kiedy nie udaję, inaczej, też byłem zawodnikiem, nie tylko trenerem, czyli tam jestem zawodnikiem. I też wielokrotnie świrowałem, że mam kontuzję i że o Jezu, noga, no i potem mówię, no jaka noga, no przecież dałem dupy, nie? Jaka noga, no. I no wiesz, tak. I no, albo o Jezu, zawał, umieram, jestem... Wiesz. A, nie zawał jednak. Tak, wiesz, ja też parę razy zdechłem kondycyjnie, gdzieś tam chowałem się pod umywalkę, bo nie chciałem widzieć następnej walki, nie? Jasne. I to mnie... Ja rozumiem ich, no. Jest tak to samo życie, nie? Niemniej, no mam takich asów, co wymyślałem takie historie, że czasami głowa mnie boli już od tego i wiesz, najsmutniejsze jest z tym, że uważają, że mnie tym oszukają, czy zrobią, więc wiesz, to jest smutne, nie? Natomiast, bo ja się pytam, ty, ale ty uważasz mnie za kretyna, niedorozwiniętego jakiegoś, co? Bo ja nie wiem, bo mi ubliżasz w tym momencie, nawet podchodząc i tak gadając, mówię, ty nie gadaj mi tak, bo lepiej nic nie powiedz, niż mi takiej opowieści snuć, nie? No ale no co zrobisz? No, tak jest, nie? Wczoraj miałem okazję wysłuchać bardzo fajnego podcastu na internecie, krótkiego, a propos wymówek. Ogólnie po co generalnie używamy tych wymówek, czemu one służą, i tam padło takie dość fajne zdanie, że używamy wymówek, aby uciszyć własne sumienie. Tak, no tak, 100%, to tak. 100%. Powiedział to gość w ogóle, który jeździ na rowerze i wspomniał jakąś historię, że wychodził z poczty, bo on jest jakimś tam, powiedzmy, cyklistą, tak, z jakimś tam znanym youtuberem, blablabla, i ktoś do niego podszedł i jakoś tam po imieniu, czy to pan, tak, i zanim przybił mu piątkę, czy coś powiedział, to mówi, no ja bym jeździł, ale już to boli rower ten, i zaczął od wymówki, i właśnie ten koleś fajnie to powiedział, mówi tak, ja naprawdę nie chcę wam ubliżać, tylko
Nie mówcie tego. Nie, jakby nie zaczynajcie od tego, że ja bym coś zrobił, że słucham ciebie i ja też bym jeździł i ja też zauważyłem jedną rzecz, że na przykład spotykam swoich znajomych, których dawno nie widziałem, którzy gdzieś tam mnie, powiedzmy, widzą na Facebooku, widzą, czym się zajmuję, podają mi rękę i mówią tylko o ty, no ja też wracam na treningi, czy coś, jakby od razu identyfikują mnie z tym, a ja często mówię, słuchaj, głównie mi obchodzi trening, mów co u ciebie, jak żyjesz, jak wiesz, rodzinka czy coś, a nie, że od razu ty równasz się do mnie i chcesz mi powiedzieć, dlaczego ty nie robisz tego, co ja, jakby to, co, jakby to co ja robię, było jakieś nadzwyczajne. Nie, to nie jest, to jest moja robota. Ja tak samo mogę powiedzieć do ciebie, ty, ja też już programować zaczynam, czy coś, wiesz, no... Tak, nie, no masz rację, to jest takie uciszanie swojego sumienia, natomiast no, mi to się zdarza jakby z urzędu często, bo przez to, że prowadzę klub, tych ludzi tam dość dużo się przewija przez ten klub i wiesz, gdzieś spotykam ich, czy tam z dziewczyną, czy samych i wiem, czasami zadaję specjalnie to pytanie, no i co tam, jak tam, dlaczego cię nie ma, nie? No i się zaczyna ta opowieść, tak, różna, tak, albo to, dobra, tsunami przeszło i wszystko, nie? I no jest, no. Wiesz, no, za nikogo tego nie zrobisz. Każdy te wymówki, bo to wiesz, no ja też się uczę angielskiego, tak? Dość długo i namiętnie. Problem jest taki, że ja nie boję się mówić, ale mówię źle. I okay. Rozmawiam ze wszystkimi, ale niekoniecznie czasami wiemy, o czym rozmawiamy, nie? Ale dobre wrażenie robimy. Znaczy, wiesz, ale to jest też kwestia pewności siebie, że trener rozmawia, ale... Tak, ale wiesz, no jakby siłą rzeczy zostałem zmuszony parę razy, gdzieś tam wyjechałem i tak dalej. Okay, więc okay. Ja się tam w podstopniu podstawowym porozumiewam i Coca-Colę sobie jestem w stanie zamówić. Niemniej często spotykam ludzi na poziomie i wiesz, no... Czuję, że on mi zadał mądre pytanie, bo sami... A to znaczy, tonacji, okay się czai. Tonacji. I wiesz, staram się też odpowiedzieć mądrze, ale czasami wiem, że to tam jest słabo, nie? I w związku z tym gdzieś tam mam cały czas postanowienie, że się uczę, że dobra, słówka wezmę, że to, że sram to, że sobie nagram i będę puszczał w samochodzie lekcje. Przed spaniem CC. Tak. I wiesz, i cały czas sobie tłumaczę. I możemy zwalić to na milion rzeczy, tak? No ale prawda jest taka, że powinienem to zacząć robić i by było inna, i ja bym się lepiej czuł. Myślę, że moi rozmówcy znacznie też lepiej by się czuli i jakoś byśmy się dogadywali lepiej. Niemniej nie robię tego, mam tutaj taką wymówkę, nie? No akurat to nie jest jakby, to dotyczy mnie i moich tutaj rozmówców w języku angielskim, a nie reszty, ale... No, wielu ludzi ma różne wymówki, nie? No i to masz rację, uciszamy swoje sumienie, bo ja powiem, no wiesz, no bo dzieciak w domu, bo do pracy, bo sracy, bo jestem zmęczony, bo dzisiaj nie, to nie, a od jutra zacznę, no dobra, to może nie, to od nowego roku, nie? Ale tak jest, ludzie sobie uciszają i ja wiesz, no próbują odbić piłeczkę od razu, nie? A co tam u ciebie? A ja bym chętnie, ale wiesz, ale teraz akurat, bo to, bo tamto, bo sramto, nie? No, bo święta. Bo święta odchodzę. I ja, u nas jest to samo, wiesz, no co ci mam powiedzieć, wiesz, prawda jest taka, że nikogo do niczego nie zmusisz, każdy musi dojrzeć do tego, dojrzeć do własnej decyzji. Często ja się śmieję, bo jakby mam tych chłopaków dużo i... No i życie, nie? Życie ich przygniata, bo wiesz, no by chodzić do szkoły, gdzieś tam na studia, mieli dużo czasu, ja mówię, trenujcie, a oni wtedy, a nie, bo tu, a dobrze, będziemy, no i teraz przeszli, nazwijmy to w to dorosłe życie, praca, często rodzina. Gdzieś, rodzina, dziewczyna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, dziecko i oni, kurde, ja bym przyszedł, ale nie mogę, ja mówię, no mogłeś wtedy. Miałeś czas. Miałeś tak, czas. Oczywiście. No i on się śmieje, ale przez łzy, nie? I to jest jakby ten problem, nie? Ale no, wiesz, no każdy orze jak może. I tyle, no, jak będziemy sobie, nie będziemy podejmować decyzji, nie będziemy chcieli czegoś zrobić, to nie zrobimy, no prawda jest taka, bo to nie mamy gadać, tylko zrobić, no i tyle, nie? Przyjść na trening i zrobić trening. Zacząć się uczyć tego angielskiego, to zacząć się uczyć tego angielskiego, a nie gadać, nie? Wprawdzie zawsze się mogę wytłumaczyć, że jadę na zawody, tu się uczę, bo rozmawiam, dużo konwersacje prowadzę. Tak. No ale że cały czas mielę w kółko te same błędy, no to sorry, nie? Dobrze, trener tych samych zdań nie powtarza. No często jest tak samo, wiesz? To należy życzyć tylko tego, żeby trener mógł użyć po angielsku wymówki, dlaczego jeszcze tak słabo mu to idzie, nie? A, no to popracuję nad tym, To będzie ten. No generalnie tak jeszcze a propos tych wymówek zacząłem, bo... Z prostego powodu dużo osób w ogóle trenera uznaje jako taki przykład tego, że no excuses, tak? Startowanie na wszystkich turniejach, nawet start na Mistrzostwach Polski, w adultach, w mastersach, mimo że no
zastanawiam się nad tym, co trenera najbardziej motywuje do tego, żeby startować w adultach. Chyba po prostu to, że trener lubi się bić na tych zawodach, nie? Lubię przycierać nosa tym małolatom, ale nie, no prawda jest taka, że wiesz, że to taka jest egoistyczna pobudka, nie? Bo prawda jest taka, że co roku ten czas mi ucieka i to tak dość dynamicznie. I ja nie wiem, czy w przyszłym roku na przykład będę mógł już w tych adultach wystartować, czy będę na to, wiesz, czy zdrowie pozwoli, czy tak dalej. Wiesz, no masz w tej chwili takiego niekwestionowanego króla polskiego BJJ w postaci Adama W, tak, nie będziemy tutaj nazwiskami rzucali, ale Adam W. No i wiesz, no i mam wielką chrapkę, żeby Adamowi W przytrzeć nos. Przyciąć brodę, tak. Tak, to przyciąć brodę i nosa przytrzeć. I wiesz, i jest szansa skorzystać z tego, to jadę, nie? No wiesz. Wiem, że godzina submission only, godzina 20. No myślę, że mógłbym mnie przez godzinę 20 prasować, no ale może bym był trochę bardziej płaski, albo może bym urósł. Niemniej, no wiesz, no to są takie wyzwania. No ja zawsze lubiłem takie rzeczy, a ja nie patrzę na to pod kątem, znaczy tak jak ci mówiłem, no jest to jak, staram się też wybić ludziom z ręki wymówki, tak? Czyli jak ktoś mówi, albo na zawody, albo to, to ja mówię, jadę, to ty też możesz jechać, nie? Na tej zasadzie. I o to mi chodzi, żeby bardziej wskazywać drogę niż ten. Fajnie jest, jak coś tam ugryzę, urwę i gdzieś tam coś mi się uda. No ale to jest już coraz gorzej, jest coraz rzadziej to się zdarza i tyle. Poza tym wiesz, chłopaki zawsze mają szansę gdzieś mnie tam złapać, spróbować się ze mną i mam nadzieję, że to im sprawia jeszcze jakąś frajdę, nie? I tyle, no wiesz, jest taka możliwość, nie? Nie musi przyjeżdżać do Szczecina i przychodzić na trening, bo ja przyjadę tam gdzieś na zawody i może się zgłosić. Wiadomo, moje ego. Wiesz, ktoś tam mówił, a no, mógłby się wycofać, nie zostawić. No ale to. Ja to do tego inaczej podchodzę, nie? Wiesz, no, nie lubię przegrywać, żebyśmy sobie zdali sprawę. To nie jest tak, że ja czerpię z tego frajdę, że dostaję po dupie, bo nadal jestem zły, nadal mnie to wkurza i taka złość sportowa, coś się nie uda, to przeżywam to bardziej bądź mniej, ale przeżywam, nie? Jak mi się uda z kolei w drugą stronę, chociaż ja dość jestem krytyczny w stosunku do swoich tam jakby osiągnięć i różnych tam walk. Kilka mam tam gdzieś tam mi się podobały, kilka nie. Niemniej ja to też, no, można powiedzieć, że trochę robię naprawdę egoistycznie, nie? Nie chciałbym tutaj, wiesz, jakichś górnolotnych słów używać, tylko sprawia mi to frajdę po prostu i wiesz, no i co to dużo mówi się. Nie oczekuję poklasku, bo ja ci powiem, ja zawsze jak startowałem, to było tak, że ja to tłumaczyłem, że te moje medale to gdzieś tam lądowały w torbie i tak się to kończyło, nie? Że to nie było, żeby tam się z nimi obnosić i tak dalej. Ja szczerze mówiąc, jakbym usiadł, to ci nie otworzy, co ja wygrałem, czego ja nie wygrałem. Ja mam chłopaków, którzy lepiej znają moje osiągnięcia w klubie niż ja. Gdzieś tam musiałbym usiąść i naprawdę z długopisem i sobie tam odnotować, przypomnieć, gdzie ja to byłem, gdzie mnie nie było. I tyle, nie? A wiesz, no to robisz, no to tak, no niech to będzie gdzieś taki styl. Jiu-jitsu dla zajawki, trenerze, tak, ja to tak widzę cały czas. Tak, no bo to takie było. Wiesz, to był sposób sprawdzenia się, nie? To na tej zasadzie, plus to, co mówiłem, że to dawało mi taką motywację do. To ostatnio, jak rozmawialiśmy, to chyba mówiłem, że ja już wybierałem następne zawody, bo przez to mnie to motywowało do treningu i tak dalej, i tak dalej. Może aż nie musiałem szukać takiej motywacji, ale uważałem to za jeden z takich rzeczy, że mi to dawało takiego kopa, nie? Nie siadałem, wczoraj wróciliśmy z turnieju, no to ja teraz sobie luzik, nie? 2 tygodnie czy 2 miesiące. Ja tak robię właśnie, to jest zgubne. No wiesz, no to mi sprawia frajdę przyjść, pokulać się, zrobić ten trening, zmęczyć się. Ja wtedy czuję się, powiedziałbym, tak jak wstaniesz taki zblazowany, zmęczony tam, nie wiem, po jakiejś nocy, jakiejś takiej, to idziesz pod prysznic i takie masz orzeźwienie. I to jest dla mnie taki fajny trening, jak zrobię. Wiadomo, żebym nie przegiął, nie? Bo czasami jest tak, że ze zblazowanego się zrobiłem już mega zblazowany, nie? Ale to mi daje jakieś takie kopa, nie? I to jest, powiedziałbym, bardzo oczyszczające, a dodatkowo taka higiena. Naprawdę higiena, okay. Psychiczna i fizyczna, nie? Okay. Teraz pytanie, ile osób po naszej rozmowie powie,
A przecież Bagi to urodzony sportowiec. Przewracał już w podstawówce i pływał na kajakach, a ja to tam zacząłem trenować dopiero jak miałem 22 lata, a ja to nigdy nie będę jak Bagi, nie? Nie, znaczy nawiązuje do tego, że już się pojawią wymówki, nie? No. Że zamiast brać przykład, w pewnym stopniu się zmotywować, bo na przykład trenera podejście mnie motywuje, nie? O tyle. I może nie na takiej zasadzie, że trener wszędzie startuje i te adulty czy coś, tylko że to jest jiu-jitsu dla zajawki przede wszystkim. Pod jakąkolwiek postacią by nie było, robisz swoje, robisz to dla zajawki, masz otwarty łeb na to, co robią inni i starasz się jak najbardziej oddalać od siebie tą negatywną energię, żeby po kimś jechać, krytykować, no, bo to się gdzieś zawsze na tobie odbije. No taka prawda, nie? Ale no, oczywiście, wiesz, no mogą szukać sobie dziury w całym, że faktycznie chłopak o niczym innym myślał, tylko się urodził i od rana był sport do wieczora. Ale no wiesz, ja przedstawiłem jakoś pokrótce to życie, niemniej myślę, że 90%, no okej, niech będzie 80% chłopaków miało podobny styl życia w moim... w tym przedziale wiekowym, no bo to też mówię, trochę się to wszystko zmieniało, bo ja się załapałem na końcówkę podstawówki, to zaczęły być, wchodziły pierwsze komputery jakieś tam z ZX Spectrum czy coś tam takiego, nie? To nie wiem, czy ktoś w ogóle słucha, czy wie, o czym mówię. Wygooglują. No, wygooglują. Więc to były takie bardziej rozwinięte kalkulatory, nie? Ale prawda jest taka, że teraz jest troszeczkę inaczej, nie? No bo znaczy, możesz robić co chcesz. Prawda jest taka, że ten, jak masz hajs, to też w ogóle jesteś praktycznie... To możesz robić co chcesz razy dwa. Razy dwa. No, świat się skurczył, bo masz internet, masz jakieś komunikatory, masz mapy Google, oglądasz sobie... Los Angeles, no. Dokładnie. Jesteśmy w Unii, masz paszport i lecisz sobie gdzie chcesz, tak? Wizę, no tam musisz do Stanów, ale może już niedługo nie będzie, więc kwestia jest hajsu, chęci czy jakiejś tam odwagi. Języki obce praktycznie to jest dla ludzi młodych, to jest rzecz normalna, tak? Czyli oni operują już w tych językach, chyba że jest faktycznie strasznym leniem, ale nawet jak gra gdzieś tam w sieci, to często gęsto gra z ludźmi. Powierzchowna znajomość jakaś jest. Dokładnie, tak? No to cztery słowa na krzyż, które się powielają. Oglądasz szkoleniówki, to też się nauczysz paru zwrotów i myślę, że jak pojedziesz gdziekolwiek na trening, to będziesz wiedział, jak jest łokieć, odepchnąć, przyciągnąć. To się dogadasz. I teraz, no to jest fajne, nie? No to jest fajne, bo możesz robić wszystko praktycznie, wszystko i tego zazdroszczę. Natomiast no, wiele rzeczy też umyka im, bo przez to, że ten świat tak szybko zapierdziela, to nie mamy czasu na inne rzeczy, tak? Na takie spokojne spojrzenie, więc z jednej strony zazdroszczę, z drugiej strony nie do końca, nie? To takie trochę jestem rozdwojenie. To tak samo jak z tym jiu-jitsu, nie? Oni w tej chwili robią, myślę, że w rok to, co my w 5 lat robiliśmy, nie? Kiedyś. Jasne, tak, bo my, wiesz, z VHS-u gdzieś tam, śnieżonego jakiś ten, potem chłop mi ściągnął gdzieś tam z jakiejś szkoleniówki, gdzieś oglądaliśmy to. Próbowaliście. Pokazywali, nie? Jeden pokazał tak, drugi tak, źle, musieliśmy sami to przerabiać. Zanim pierwsze seminarium, zanim jakiś chłop, który przyjechał i nam zaczął objaśniać i tak dalej, to my sobie żyliśmy w jakimś tam świecie iluzji i nie za bardzo do końca wiedzieliśmy, o co to chodzi, robiliśmy coś, ale to bardziej było taka naczute. I teraz, wiesz, no teraz idziesz, masz tych ludzi już wiedzących, jak to się robi mniej więcej, te podstawy potrafi ci bardzo dużo osób w Polsce przekazać. No i kwestia jest tego, czy ty chcesz drillować i chcesz to wytrenować sobie ten ruch, czy nie chcesz, no to już jest twoja, ale jak będziesz zasuwał, no to masz tych chłopaków w tej chwili, takich młodych, którzy chociażby tutaj na zawodach się prezentują, albo w Polsce, no wiesz, no jest kilku takich wyjadaczy, już widzę tam urywaczy nóg kolejnych i jakichś gilotyniarzy, którzy łapią to i chwytają i to jest moment, nie? I to jest fajne, nie? To jest fajne, ale z drugiej strony oni nie doświadczyli tego, co my doświadczyliśmy, nie? Czyli wiesz, tego szukania, tego brnięcia, tego ABC, tego wszystkiego, tej zajawki takiej, to już jest troszeczkę inaczej podane w tej chwili, nie? Często zresztą te kluby się komercjalizują, nazwijmy to tak, i zresztą to jest naturalne, nie? I jakby ja nie zarzucam tego nikomu, bo to jest normalne, to jest biznes, ludzie w to wsadzają pieniądze i chcą odzyskać te pieniądze. Natomiast no przez to ucieka to wszystko, nie? Bo my to, wiesz, jak otwieraliśmy klub, to nikt nie myślał, że będzie
ktoś będzie z tego żył, nie? Dopasaliśmy oczywiście, do tego, jasne, jasne. Bo żebyśmy mieli gdzie zrobić to, pobawić się, to był nasz fan. Z czasem to się przerodziło tak, że niektórzy ludzie z tego żyją. I to też, no wiesz, no to też pewnie ludzie, jedni zyskują, drudzy stracą, no bo mówię, oni nie przeżyją tego, co my przeżyliśmy. My z kolei też nie przeżyjemy już tego, co oni robią, no bo też... Nie doświadczycie tego strzału takiego, nie? Dokładnie, ja też patrzę na te rzeczy, które oni robią i zazdroszczę im, bo też bym chciał, tak, robić takie fikołeczki jakieś i tak dalej, ale już i kręgosłup nie pozwoli i czasami wychodzę z założenia, że wolę nie ryzykować, bo może kręgosłup nie wytrzyma, nie? I po co mi to? Dysk wypadnie i te moje treningi będą musiały być przerwane na dłuższy czas. Więc to jest, wiesz, no to każdy ma swoje plusy i minusy, okres, każdy czas. Ja się cieszę z jednej strony, że to się rozwija, że mamy coraz więcej tych chłopaków na poziomie i to jakby daje nam nadzieję na to, że ten sport będzie się dalej rozwijał i że ten poziom będzie rósł, nie? Że będzie następne pokolenie, które jeszcze będzie lepsze od tego pokolenia młodego, które wyrasta w tej chwili. Nie? Każdemu następnemu pokoleniu życzymy, żeby czerpali przede wszystkim z jiu-jitsu jak najwięcej zajawki, bo koniec końców on już się rozchodzi. Trenerze, minęła północ, mamy 10 po, za nami prawie godzinka 15, bardzo fajnego podcastu. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę jutro powodzenia w dopingowaniu naszych. Widzimy się jutro na miksach, tak? Na miksach, tak. Tak. Jeszcze nie wiem, co to jest, także też zacieram ręce, żeby zobaczyć. Myślę, że niewielu wie, co to jest. Na pewno będzie relacja. Raz jeszcze dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję.